Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Tak wiem, moi kochani, dawno odcinka z tej serii nie było, ale do gry został wprowadzony nowy kozacki update, z którego dowiadujemy się, że niedługo do gry zostanie dodany nowy champion, który nazywa się Mnich, oraz już teraz została dodana nowa karta, która nazywa się Fenix. Więc każdemu proponuję zalogować się do gierki, bo dzisiaj będą otwierane darmowe skrzynki, które na mnie czekają i na was też z pewnością czekają. Z pierwszej informacji dowiadujemy się, że zostały dodane nowe levele króla oraz została zmniejszona ilość expa, aby wbijać kolejny poziom. Jak widzicie, mój stary progres to był 12 level, a teraz mój nowy progres to 35 level. Zaakceptujmy to wszystko, pyk. Oparcie o poprzednią liczbę najlepszych trofeów, moje nowe trofea to 5192, ok. Gratuluję, odblokowałeś nowy kompetytywny tryb. Sprawdźmy go. Level up 35 i teraz jak widzicie mamy dostępne nowe tryby. Jak klikniemy na mieczyk, to włącza nam się arena, tak? A jak klikniemy z powrotem, to jest Trophy Road. Mamy mieczyk aktywowany, klikamy na arenę i jak widzicie tutaj sobie po prostu jak wbijamy puszki, to odblokowujemy areny. Jest jakaś Execute Honor Kitchen Arena, to to było. Wyżej mamy Royal Crypt. Jeszcze wyżej mamy Silent Sanctuary, ok. I zostało chyba coś dodane nowego, Dragon Spa, o ile się nie mylę, chyba że te Dragon Spa już było. A później dopiero mamy legendarną arenę, więc wow, trochę tych puszek trzeba wbić teraz. Kiedy klikniemy jeszcze raz na mieczyk, to mamy, moi drodzy, nową ścieżkę legend, tak zwaną, i będziemy musieli się tutaj po niej wspinać coraz wyżej. Po lewej stronie możesz zobaczyć swoje specjalne nagrody. Kliknijmy OK. Rozpocznij swoją podróż. Ale my na chwilę obecną nie rozpoczynamy jeszcze podróży, tylko zobaczmy, o co tutaj chodzi. Odbierzmy sobie golda. Tutaj jest napisane, że musimy zrobić swój pierwszy złoty krok, ale nie możemy spaść w dół. W tej lidze idziemy tylko do góry, więc wygrywając awansujemy wyżej. Ciekawy tryb. Jest to pierwszy sezon tego typu i skończy się 7 listopada. Tu mamy Challengera 1, 2, 3, Master, Master 2, Master 3, Champion, Champion, Royal Champion, Ultimate Champion i tutaj mamy... Galeria Sław otworzy się, kiedy gracze dojdą na sam koniec do Ultimate Champion League, czyli prawdopodobnie tutaj będą wyświetlały się wasze niki, tak mi się wydaje. Co mogę na ten temat powiedzieć? Wydaje mi się, że to troszeczkę jest słabe. Dlaczego słabe? Ponieważ ja nie po to od 2017 roku grałem w tą grę kiedyś częściej, wbijałem swoje poziomy kart, levelowałem, żeby teraz wszyscy na tym samym poziomie się spotkali i grali jak równy z równym. Mi się wydaje, że to jest troszeczkę krok wstecz w rozwoju gry, ale zobaczymy, pogramy, a później ocenimy. Wejdźmy sobie oczywiście jeszcze w oferty. Co to jest za oferta? Supercell, ja was pytam, czy was już do końca pogięło? 600 zł. Ja widzę, że tutaj już chyba inflacja też Clash Royale dotyka. Za wózek siana i 15 kart trzeba zapłacić 600 zł. Jeżeli ktoś z was się skusił na tą ofertę, to dajcie znać w komentarzu. I pamiętajcie, moi kochani, że jeżeli będziecie kupowali cokolwiek w sklepie Clash Royale, nie zapomnijcie użyć kodziku Farel w sklepie. Oczywiście przed zakupem was to nic nie kosztuje. Mi naprawdę sporo pomaga, także dziękuję każdemu za wasze wsparcie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Gold za darmo, a nie za 600 zł. Niech będzie. Kolejna oferta. 6 Fishermanów, 6 tych wiedźm za 300 zł. Czy ja nie mam żadnej normalnej, banalnej oferty, którą mógłbym kupić? No dobra. Jak widzicie, w grze jest już dostępny nowy tryb, którym można pograć Feniksem, czyli nową kartą. Ale zanim zagramy sobie ten tryb, pokażę wam tą nową kartę. Tą nową kartą, moi kochani, jest Feniks, legendarna postać, która, zobaczcie jak atakuje, atakuje przeciwnika, po czym umiera, spada na ziemię jajo i jak Feniks z popołu powraca jeszcze raz na arenę. No nie wiem, czy on się sprawdzi w moim deku z lawą, ale mam nadzieję, że go dzisiaj upolujemy. Na początku sobie odbierzmy wszystkie nagrody. Oczywiście aktywujmy Battle Pass. Więc mamy to, moi drodzy, elegancko. Otwórzmy sobie skrzyneczkę. I tutaj nam się świecą jakieś skrzynki. Klikijmy tą skrzynkę po prawej. A, bo teraz mamy tutaj dostępne banery, które możemy sobie kupić. Wow, ten Halloweenowy naprawdę jest fajny. No dobra, moi drodzy, to co? Kupmy za 50 gemów co nieco. Kupujemy. Skrzyneczka dla widza. Wy zostawcie łapkę w górę za to, że kupujemy. Sprawdzamy, co to jest. Okej. Okay. Czyli dostałem tylko coś takiego, tak? No dobra. Wydajemy kolejne 100 gemów, moi drodzy. Uwaga! Wow, mega minion! Dekoracja! No i to mi się podoba!
Używamy oczywiście, że tak. Teraz po drugiej stronie mamy coś takiego jak taki papier, który wisi. Tutaj mamy zadania do wykonania. Dobra, podbierajmy sobie jeszcze nagrody. Mamy ich naprawdę sporo. A, tutaj już mam limit. Okej, więc zróbmy to inaczej. Użyjmy zwykłe karty do strzałek. 2400, wow. Ale tutaj w tego wklepałem. Teraz sobie wejdziemy, podbieramy nagrody. Stówka. Gold, 4700. Rzadkie karty. No i na chwilę obecną nie mamy więcej puszek wbitych. Tutaj odblokujmy sobie skrzynkę i lecimy z pierwszą ligą. No jestem mega ciekawy, jak tam pójdzie. Oczywiście to jest dla ziomeczka good luck. Wow, 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 panie. Od razu ze świnkami? Wow, panie. Panie Janie. Na spokojnie. Gościu ma 11 poziom, taki samy jak ja. Zagrał muszkieterkę, powiem wam tak. Średniawo. Tutaj gra gobliny, okej. Ja muszę to na spokojnie rozegrać tak, żeby to miało ręce i nogi. Tu zagramy też to. Zagramy tak i mega minion. Mi się wydaje, że jest szansa, aby to jeszcze uderzyć z rozmachem w tower. Uwaga, mamy strzałki, w razie czego, no skontruj czymś, skontruj. Skeleton Army. Dobra, ale te Skeleton Army to tam możesz se wsadzić, wiesz, w buty, stary. No i łatwo. Let's go. W końcu mogę wyjść ze swoją ulubioną lawką. To co, dajemy Inferno na Inferno. I tu muszę dać szybko gobliny. Okej, okay, udało się, udało. Dobra, wszystko nam się tutaj na spokojnie uspokoi. Dobra, Skeleton Army, dajmy Minera na spokojnie. Jak on to podobija. Bez podpałki, bez podpałki. Lawa Hundzik. Za chwileczkę zaczyna się Double Elixir. Tutaj Baby Dragon. Tutaj, moi kochani, balon już leci na szybkości na wieżę. Tu damy strzałeczki. Oj, 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 oj. Okej. I tutaj zagramy na tył tego wszystkiego minera. Takiego, wiecie, z nienacka. I ten miner prawdopodobnie powinien już tam zrobić robotę. Jeszcze tutaj może balonika. Na koniec fireball. I thanks. Łatwo z nim poszło, moi drodzy. Ustalmy sobie jakiś deck do challenge'u z Feniksem. Na pewno będzie lawa, na pewno będzie balon, na pewno będzie Inferno Dragon, na pewno będą goblinki. Tak wygląda, moi kochani, mój deck, więc zobaczymy, jak się spisze z Feniksem. No i jedziemy. Jakie ma kozackie towery złote. Okej, okay, ma healera, więc prawdopodobnie będzie grał jakimś tankiem. Czy rzuci tego tanka na moście? Jeżeli tak, dokładnie tak zrobił. Zróbmy tak, zróbmy tak. I chyba Goblin Gang do pomocy. Jak to nam się skliruje? Elixir Golem. Dobra, tam oddał strzałki na szczęście. Balon. Phoenix oddał zapa. Mam strzałki, mam strzałki. Jest szansa na rozwalenie towera. Uwaga, to siada. To wszystko pięknie siada. Miner. Strzałeczki u góry. I chyba odda. Chyba oddał gościu gierkę. Wow. Ale go złapałem na tego pusza, moi drodzy. Chyba się tego nie spodziewał. Nie przedostawałem dobrze tego Feniksa jeszcze w moim deku, ale ważne, że jest winek. Pierwszy winek, 3000 golda, nice. Czy ja coś tutaj odblokowałem? Sprawdźmy sobie, kolejny gold, więc sobie go weźmy. Zbierzmy. Skrzyneczka do otwarcia. Coś wypada, nic ciekawego. No to jeszcze raz zagrajmy, tym razem z ciało. Zobaczymy, czy zrobi mi ciało, czy nie. O kurczę. Piecyk. To pewnie jakiś mocny tank. Obstawiam golema. Jeszcze tombstone. A to spamer jakiś mocny. Sprzątnęli mi tą lawkę i to bardzo prosto. Zobaczymy, czy wytrzymasz atak Feniksa. Ciach. Na hita. Okej, okay, mój Feniks znowu się zrespi. Pięknie. Oj, jednak nie zdążył. Jaka szkoda. No dobra, mamy szansę z tym spamerem jeszcze wygrać, więc zagrajmy tak. Na spokojnie lawa. Znowu postawił piecyk. Ten piecyk na razie bym olał. Zagrał healera. Czy tu będzie jeszcze elixir golem? Nie. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Mamy odkopanego minera i strzałki. Więc tu damy minerka szybko. Czy zdążę, czy zdążę, czy zdążę, czy zdążę. Chyba zdążyłem. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Wyszło nawet fajnie. Jeszcze tego wszystkiego Phoenix, jak wiedzie, to może i uda mi się go pozamiatać. Dobra. Dawaj, Phoenix. Lecisz z tym towerem! Raz, dwa. Pięknie. Jajeczko, jajeczko. Dawaj, 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 jajeczko. Nie udało się jajeczkowi. Jajeczku. Jak to odmienić?
911, Porsche Carrera, leci. Tym razem Lavahan. Na healera to. Tu dajmy to. Tu dajmy to. Tu dajmy to. Chyba nie spodziewał się tam minera. Zagranego idealnie w tempo. Dobra, dawaj, 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 Farelka. Tu ładnie robisz. Tu ładnie balonik jeszcze do kontry. Kolejna lawka dolatuje. Tutaj szybkie strzałeczki. Pak, 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 pak. Sklirowane wszystko. I chyba, moi drodzy, mamy to. Chyba będziemy to mieli. 3, 2, 1. Łapka w górę. I pozamiatany. Nice. Proszę bardzo, kolejną nagrodą jest co? Te takie bileciki, za które możemy kupić baner, rozumiem, tak? To jest to. Otwieramy banner box, moi drodzy. A z banner boxu sypie się co? Yellow pattern. Fajny złoty pattern. Użyję sobie go od razu. Dlaczego by nie? Bo mega fajnie to wygląda. Pójdzie, mamy 2000 golda. Mamy klucz do skrzynki. 1000 golda. I arena 15 skrzynka. Mamy do otwarcia jeszcze skrzynki za 35 level, który zostawiłem specjalnie dla was na sam koniec. Otwieramy. 12 przedmiotów. Czy będzie legenda? Jest legenda! Uwaga, moi drodzy! Okej, okay, okej, okay, princeska, nie najgorzej. Jeszcze odbierzmy sobie na Lavahandzie taska. Proszę bardzo. Full stack, nieźle. Plus 40 tysięcy golda, wow. Niestety nie udało nam się dropnąć Feniksa, bo nie miałem żadnej fajnej skrzynki. Najlepsze jest to, że w moim klanie, moi drodzy, mój przyjaciel Szaku, otwierając darmową skrzynkę, którą dostał dzisiaj, trafił, jak widzicie, legendarnego Feniksa. Głupi to zawsze ma szczęście. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, wspieraj z kodem Farel, subskrybuj kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!